Tegoroczne forum bankowe będzie jak sądzę bardzo ważnym wydarzeniem bo jest to oczywiście spotkanie środowiska bankowego, środowiska naukowego z przedstawicielami świata polityki, regulatorami i nadzorcami. To oczywiście bardzo ważny okres w życiu instytucji finansowych, sektora bankowego polskiego, ale także europejskiego, dlatego będziemy dyskutowali o konsekwencjach regulacji, przewidywanych regulacjach, które może czekać sektor bankowy w kolejnych kwartałach. Będziemy dyskutować o możliwościach prowadzenia biznesu i finansowania gospodarki w tym reżimie regulacyjnym. W niektórych obszarach jesteśmy chyba przeregulowani i musimy pewne rzeczy uprościć, żeby lepiej służyć polskim klientom indywidualnym i przedsiębiorcom. Będziemy to też dyskutować o nowych wyzwaniach i nowym podejściu do kredytowania, na przykład w obszarze mieszkalnictwa i o możliwości wprowadzenia na rynek kredytów ze stałą stopą procentową czy stało zmienną stopą procentową, a tutaj jest i potrzebne przygotowanie merytoryczne i pewna refleksja nad zmianami regulacyjnymi, a także wielka edukacja niewątpliwie po stronie klientów. Będziemy dyskutować też o zmianach w technologiach i tym, co Polska bankowość jako lider w niektórych obszarach w systemach płatniczo-rozliczeniowym chce zaoferować naszym klientom, ale także będziemy dyskutować w tym kontekście o kwestii cyberbezpieczeństwa. Będziemy wreszcie dyskutować o możliwościach wspierania naszych przedsiębiorców, zarówno tutaj bezpośrednio na rynku krajowym, o nowych pakietach rozwiązań w ramach programu rządowego odpowiedzialnego rozwoju, ale także o wspieraniu eksporterów. Myślę, że w związku z tym program Forum Bankowego 2017 będzie jest atrakcyjny, będzie ciekawy, inspirujący i jak zwykle na miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem Związku Banków Polskich forum zostanie uznane za bardzo ważne wydarzenie merytoryczne. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału.